Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować bardzo ciekawą lokomotywę parową BR-92 firmy Tilik. Jest bardzo ciekawy egzemplarz. Posiadam na razie tylko w swojej kolekcji wersję niemiecką. Planuję też zakupić sobie wersję z oznaczeniem Polski. Do lokomotywy postanowiłem podpiąć wagony osobowe i zapraszam do dalszej części filmu, gdzie pokażę przejazd tej lokomotywy po mojej makiecie. Lokomotywa, model lokomotywy jest sprzedawany osobno, bez żadnego zestawu. Lokomotywa jest wyposażona w gniazdo dekodera cyfrowego już nowszej generacji Next 18. Mój model już ma wbudowany dekoder tylko i wyłącznie jazdy bez dźwięku. Sama lokomotywa bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj w górnej części lokomotywy, tutaj na nie na kominie, tylko na tej części jest przechowywany chyba piasek, z tego co kojarzę. Ta część lokomotywy posiada tutaj odpowiednią taką tabliczkę znamionową. Ta tabliczka znamionowa, na tej tabliczce znamionowej jest wygrawerowana informacja, że jest to lokomotywa z pierwszej fabryki lokomotyw w Polsce, Chrzanów, z roku 1930. Tutaj na tym zdjęciu nie będzie widać. Postaram się pokazać tą tabliczkę, jak już będę pokazywał lokomotywę na mojej makiecie. Lokomotywa bardzo ładnie jeździ, płynnie, nie ma problemów z jazdą, nie przerywa jazdy, bardzo fajnie powoli sobie śmiga po torze. Znalazłem w internecie zdjęcia takie archiwalne tej lokomotywy, dokładnie właśnie tej lokomotywy BR-92 z oznaczeniem 2602. Nie wiem, czy to będzie widać na tym zdjęciu, bo jest troszeczkę niewyraźne. Postaram się zrobić zbliżenie. Mam nadzieję, że widać. 92 z oznaczeniem 2602. Dodatkowo też tutaj ta lokomotywa, faktycznie tak jak model, ma taką tabliczkę znamionową. No niestety tutaj tylko widać, że ta znamionowa tabliczka jest, natomiast nic nie widać, co na niej jest napisane. Mam też jeszcze jakieś inne archiwalne zdjęcia, które udało mi się znaleźć. Jest to też BR-92, natomiast już z innym oznaczeniem. I jeszcze jedno zdjęcie archiwalne, takie trochę większych gabarytów. O, żeby pokazać trochę więcej detali w tej lokomotywie. Bardzo ładna taka filigranowa lokomotywa. Bardzo mi się podoba, też dlatego kupiłem właśnie ją i cieszę się, że się pojawiła w mojej kolekcji. Mam też BR-92, ale firmy Trix i troszeczkę inaczej się prezentuje. Już nie jest taka filigranowa jak ta. Zastanawiałem się, jakie wagony podczepić do tej lokomotywy, tak żeby pasowało i historycznie, tak żeby epokowo pasowało. Starałem się coś znaleźć w internecie i udało mi się znaleźć takie zdjęcie, tutaj takie mniejsze, gdzie widać tą lokomotywę z wagonami. Mamy tak wagon bagażowo pocztowy, z tego co kojarzę, chyba też pocztowy, ciężko powiedzieć, bo z daleka nie widać. I do tego są trzy wagony. Myślałem na początku, że to są wagony towarowe, ale to wygląda, że to są, mamy te okna, to wygląda, że to są jakieś takie nietypowe wagony osobowe.
Ciężko było mi znaleźć w mojej kolekcji, ponieważ dokładnie akurat z takimi takimi poprzecznymi belkami nie mam. Starałem się dopasować, tak żeby tutaj jakby wpiąć się w to zdjęcie i zobaczymy, jaki będzie efekt. Mam tu jeszcze jedno zdjęcie, które też pokazuje tą lokomotywę. Też widać w podobnym zestawieniu. Mamy tutaj też wagon bagażowo-pocztowy i do tego są też trzy wagony. Wyglądają trochę na inne, ale też są to wagony osobowe. No i właśnie tutaj dopasowałem właśnie takie wagony, jak są na tym zdjęciu. Udało mi się znaleźć tylko niestety dwa, ale też wydaje mi się bardzo ładnie się będzie prezentować taki zestaw na makiecie. Z tego, co znalazłem, ten zestaw tych wagonów właśnie w takiej konfiguracji, to jest zestaw o nazwie Elna. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Jeżeli nie, to proszę w komentarzach mnie poprawić. A teraz zapraszamy na przejazd tej lokomotywy po makiecie. Tak, to jest lokomotywa BR92 firmy Tilik. I taki udało mi się tutaj zestawić skład. Pierwszy wagon bagażowy i dwa wagony osobowe. Model lokomotywy jest, jak powiedziałem wcześniej, wyposażony tylko w dekoder jazdy. Posiada też oświetlenie białe z przodu i jedno czerwone z tyłu, naprzemiennie. Może postaram się bliżej pokazać tą lokomotywę, tak jak obiecałem, postaram się może tą tabliczkę znamionową tutaj przybliżyć, może się uda złapać, chociaż tak malutkie są te napisy na tej tabliczce, że nie wiem, czy to będzie widać. No niestety ciężko złapać te napisy. No niestety musicie uwierzyć na słowo, że jest tam pierwsza fabryka lokomotyw w Szanowie. Może jak będziecie oglądać film, może będzie widać. Ja niestety z perspektywy kamery niestety są tak małe te literki, że nie widać tego opisu. No a teraz sam przejazd lokomotywy.
To był przejazd lokomotywy, model lokomotywy BR92 firmy Tilik. Bardzo ładna lokomotywa, bardzo ładnie się prezentuje. Mam nadzieję, że też podobał Wam się przejazd tej lokomotywy po makiecie. Na dzisiejszym filmie właśnie pokazałem ten model, jak się prezentuje z wagonami. Bagażowy plus dwa wagony osobowe. No i dzisiejszy film dobiegł już do końca. Zapraszam do następnych filmów na moim kanale. A z dzisiaj z wami się żegnam. Cześć.